No dzień dobry, moje kochane strzelce. Witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na kolejny tydzień, czyli od 10 do 16 maja 2021 roku. No co, tradycyjnie przyjrzymy się różnym aspektom Waszego życia i tradycyjnie przypominam, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko to, co dla Was, resztę zostawcie. No i zostawcie również łapkę w górę, jeśli macie ochotę. Zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę, kochani. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie ten kanał. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Dobra, lecimy z Waszym czytankiem, moje kochane strzelce. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może przydarzyć? Na co uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca, finanse i rada. I oczywiście jedna karta opiekuńcza dla Was na nadchodzący tydzień, czyli od 10 do 16 maja. Spokój. Pięknie. Spokój. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Tak jest. Jesteśmy tylko ludźmi. Nie znamy odpowiedzi na wszystko. Nie wiemy, jak sytuacje się potoczą. Nie wiemy, jak ludzie zareagują. Nie panujemy nad wszystkim. Ale możemy zapanować nad sobą i nad chaosem, tym wewnątrz nas przede wszystkim. Dobra, kochani. Wasza energia ogólna na ten tydzień, no pięknie, szóstka buław, ktoś tu będzie zwycięzcą. We are the champions normalnie. Nie, bardzo fajna energia, naprawdę. Szóstka buław mówi, że będziecie mieć ogromną pewność siebie, wiarę w swoje możliwości, wiarę, że cokolwiek los Wam nie rzuci, podołacie, że uda Wam się wybronić z każdej sytuacji. Wierzycie w siebie, wierzycie w swoje umiejętności i doświadczenia. Jesteście rozpoznawalni za swoje umiejętności i doświadczenia, tak? Może pracujecie w takiej branży, gdzie ludzie rozpoznają Was właśnie za wykonywaną pracę. Także tutaj bardzo duża rozpoznawalność, popularność, jakieś autografy, zdjęcia i te sprawy dla niektórych jak najbardziej. Szóstka buław też może świadczyć, że właśnie najbliżsi będą Was bardzo, bardzo doceniać w tym nadchodzącym tygodniu. Będą doceniać każde Wasze staranie, każdą próbę zapanowania nad chaosem, każde no nie wiem, takie wiecie, obowiązki domowe, które były niedostrzegane wcześniej, a które gdzieś tam robicie, tak, że nie wiem, przykręciliście coś tam, albo ugotowaliście obiad, albo cokolwiek, wiecie, no takie drobne rzeczy też będą docenione, tak, będziecie czuli się niczym gwiazda w swoim życiu, także fantastycznie. Dobra, co miłego w takim razie? No dziewiątka mieczy mówi, że wychodzicie z jakiegoś trudnego okresu, w końcu się wyśpicie, to przede wszystkim, może skończy się właśnie jakiś etap zmartwień, jakiegoś strachu, jakichś lęków, próby właśnie zapanowania nad wszystkim, może odpuścicie w końcu kontrolę, że no kurde, jestem człowiekiem, nie mam kontroli nad wszystkim, tak? I w końcu będziecie mogli spokojnie zasnąć, tak? Także w końcu to słoneczko wzejdzie na Waszym wschodzie. Zobaczmy tą dziewiątkę mieczy. Koło fortuny, pięknie, los się obraca na Waszą korzyść, kochani. Jeśli gracie w totka, to warto zaryzykować, tak Wam powiem, na marginesie. O, siódemka mieczy. I świat, no, ładnie. Szóstka mieczy z siłą połączona. Wracacie do swoich korzeni, do swojej pewności siebie. Odzyskujecie swoją moc, tak bym powiedziała, razem z tymi dwoma kartami. No właśnie, tutaj ta królowa buław. Może gdzieś tam nie do końca ostatnimi czasy czuliście się sobą, nie do końca czuliście, że los Wam sprzyja, że nie do końca wszystko układa się po Waszej myśli i straciliście gdzieś tam tą werwę, wiarę w swoje możliwości. Kochani, tutaj jest powrót do siebie, do swojego wnętrza, odzyskanie równowagi, odzyskanie równowagi pomiędzy bestią a tą łagodnością wewnątrz Was. Tu jest równowaga, cudna energia. Bardzo dobrze, kochani. No właśnie, kończy się jakiś etap
albo zmartwień, albo oszustw, albo jakichś kłamstw, manipulacji, albo jakichś, nie wiem, problemów z zaufaniem waszym. Cokolwiek tutaj się nie działo, cokolwiek było dla was tą siódemką mieczy, problemy z partnerem, jakieś konflikty, jakieś, mówię, oszustwa, kłamstwa, manipulacje, cokolwiek takiego było toksycznego w waszym życiu, co sprawiało, że się martwicie, że się stresujecie, że nie możecie spać po nocach, że jest ten strach, depresja, tak? Smutek, jakiś żal. Kochani, to się kończy. Kończy się jakiś cykl, który był dla was bardzo ciężki. Kończy się coś, co powodowało te zmartwienia w waszym życiu, tak? Zaczyna się jakiś nowy etap. Los się odwraca, koło fortuny odwraca się na waszą korzyść. Także jeśli martwiliście się finansami, finanse się poprawią. Jeżeli związkiem, związek się poprawi. Jeżeli byliście singlami, to kochani, może ktoś się właśnie pojawi całkowicie za pomocą przypadku na waszej drodze, dzięki czemu, wiecie, no odzyskacie właśnie tą wiarę w siebie i swoje możliwości. Coś tu cudnego się na was szykuje. Jakieś lekcje zostały zakończone, jakieś lekcje zostały nauczone przez was, tak? Wnioski wyciągnięte. Jakiś cykl karmiczny się kończy i zaczyna się coś nowego, coś fantastycznego, coś lepszego. Cudnie. Dobra, na co uważać w takim razie, kochani? Piątka buław. Uważajcie na kłótnie, konflikty i na konkurencję. Tak bym powiedziała. Starajcie się właśnie, bo będziecie w świetle reflektorów, będziecie rozpoznawani, będziecie doceniani. Także to może wywołać zazdrość u innych, na przykład współpracowników. Och, dlaczego strzelec tutaj ma takie rzeczy, a ja nie mam, tak? Także mogą się pojawić kłótnie, konflikty. Powiedziałabym tak, unikać, zapanujcie nad chaosem, a na pewno tym chaosem wewnątrz was. Nie wpadajcie w niepotrzebne konflikty, nie dajcie się sprowokować. Zajmijcie się swoją robotą, swoim szczęściem, swoją równowagą i swoją stabilizacją. Nie popadajcie właśnie w takie chwiejne emocje, tak? Zapanujcie nad tymi emocjami, bo tutaj nie ma sensu się kłócić. To jest ostrzeżenie. Nie ma sensu wchodzić w niepotrzebne dyskusje. Nie ma sensu walczyć o coś, tak? Bo macie ten sukces, także tu nie ma sensu, wiecie, walczyć z innymi, tak? Może być konkurencja, oczywiście być może konkurencja, ale to wy wygraliście. Ta konkurencja jest niżej. Mamy piątkę buław. Wy jesteście o krok wyżej, jesteście w szóstce buław. Wy już zwyciężyliście, także tu nie ma o co walczyć i nie ma o co się kłócić, kochani. Dobra, co w miłości? Zobaczmy. Wow, królowa kielichów. No, romantycznie się zrobiło. No kochani, to może być wasza energia, że otwieracie się na miłość, otwieracie się na partnera, otwieracie się na związek. Być może ktoś tu się dowie, że spodziewa się dzidziusia, jak najbardziej. No ale to może być energia waszego partnera albo kogoś, kto pojawi się w waszym życiu. Ktoś z trygonu wody, rak, ryby, skorpion. Ktoś bardzo uczuciowy, emocjonalny, bardzo opiekuńczy, bardzo kochający. Także mówię, to może być wasza energia albo energia partnera bądź osoby, która wkroczy w wasze życie. Osoba bardzo opiekuńcza, kochająca zarówno siebie, jak i innych, dbająca o innych, mająca takie otwarte serducho na drugiego człowieka, tak? Bardzo emocjonalna, bardzo kochająca, twórcza, kreatywna, tak? Bardzo fajne, fajne połączenie, jeśli chodzi o miłość, tak? Woda, no i wy ogień, tak? Cudnie, fajnie by było. Dwa przeciwieństwa, ale jakże uzupełniające. Dobra, zobaczmy tą królową kielichów. Wow, dwójka kielichów, no to jest miłość z przeznaczenia, to jest braterstwo dusz. O, jak cudnie. Król buław odwrócony. Oj. Aj, paś mieczy. Wybiorę sobie jeszcze jedną kartę, czekajcie. No macie jakiegoś obserwatora. Macie jakiegoś obserwatora. Nie wiem, czy to jest ta osoba. Nie wiem, czy tu nie jest ktoś inny. Zaraz sobie dopowiem. Albo czekajcie, od razu dopowiem i wam wszystko będę mówić. Do tej dwójki kielichów. Jeszcze jedną kartę poproszę. No dobra, jeszcze jedną poproszę. Ja muszę to wszystko wiedzieć, wiecie jak jest. O Boże. Pięknie, wieża i słońce. No powiem wam tak, kochani, macie dwie osoby, które was obserwują. Macie dwie osoby, które was obserwują.
Tu macie kogoś buławowego, czyli ogniowego, czyli baran lew strzelec. No i jest obserwator. Jak nic jest obserwatą. Ktoś, kto was śledzi, może na mediach społecznościowych, może gdzieś w pracy was obserwuje. Wiecie, co wam powiem? Nie sądzę, żeby ta osoba była na tyle dojrzała do związku. To tak dla moich singli bym powiedziała. Ewentualnie może jesteście w stałym związku i tutaj ktoś was obserwuje na boku, kto jest wami zainteresowany. No ale tak... Nie sądzę, żebyście wy byli zainteresowani tą osobą, bo widzicie, wy patrzycie w stronę tej dwójki kielichów, a jesteście plecami odwróceni do tej osoby, nie dostrzegacie tej osoby i może ta osoba właśnie jest sfrustrowana przez to. No ta osoba jest bardzo pasjonująca, bardzo atrakcyjna fizycznie, ale też skupiona na pasji, ale jednocześnie może być trochę apodyktyczna, uparta, nerwowa, taka kłótliwa. Skupiona bardzo na sobie, tak? Nie sądzę, żeby ta osoba wykonała jakiś ruch w waszą stronę. Nie sądzę. Bardziej właśnie siedzi w tej roli obserwatora i obczaja sobie. Może myśli, że jest na tyle fajna i atrakcyjna, że wy do niej podejdziecie i uderzycie do tej osoby. No tutaj właśnie nie sądzę, ale to tak na marginesie. No ale kochani, tutaj mamy tą dwójkę kielichów. Dwójka kielichów. Jeżeli już jesteście w stałym związku, cudnie, to jest połączenie dusz, to jest braterstwo dusz, to jest coś cudownego. Ale jeżeli jesteście w poszukiwaniu miłości, no kochani, długo singlami nie będziecie. Długo singlami nie będziecie. Dwójka kielichów, związek z przeznaczenia, połączenie dusz, braterstwo dusz, ktoś jedyny, to jest wasza druga połówka, ta jedyna. Dziewiątka pentakli odwrócona. Tak jak mówię, długo singlami nie będziecie. To będzie przypadek, grom z jasnego nieba, razem z tym kołem fortuny, które tu jest i wierzą, coś się wydarzy nagle, po prostu pierdzielnie w was jak piorun z jasnego nieba i zwali was z nóg, tak? To będzie miłość od pierwszego wejrzenia, tak wam powiem, czy z jednej strony, czy z drugiej strony, ale ta sytuacja całkowicie przetransformuje wasze dotychczasowe życie, postrzeganie miłości, postrzeganie partnera, partnerki, cokolwiek to jest, tak? Coś tu... totalnie, totalnie odmieni wasze życie. No i patrzcie, co my tu mamy. Słońce. Dużo radości, satysfakcji, szczęścia, cieszenie się sobą, poddanie się temu, co ma nadejść, tak? Docenianie się na mnie nawzajem, z taką dziecięcą ciekawością poznawanie siebie. W przyszłości, kto wie, może będą z tego dzieci, tak? Bo dla mnie karta Słońca to jest często karta dzieci, także... A właśnie, na marginesie, jak jesteście w stałych związkach, to być może właśnie, mówię, dzidziuś być na horyzoncie, kochani. To tak dla was. No ale powiem wam, że dla moich singli tutaj szykuje się cudowna, pełna pasji, pełna namiętności, pełna szczęścia, pełna emocji i otwartości miłość. To może być ten jedyny, ta jedyna, jeśli czekacie na niego. Cudnie. To może być lew, skorpion, ktoś z trygonu ziemi, byk, panna koziorożec, bądź z trygonu wody, czyli rak, ryby, skorpion. Wow! Wow! A ten niech se obserwuje. Nie będziemy się nim przejmować, prawda? Pewnie, że nie będziemy. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Dwójka pentakli. No kochani, tu są dwa aspekty. Albo jest wszystko w równowadze, cudnie się układa, wszystko jest na dobrej drodze, albo stoicie przed wyborem jakiejś ścieżki. Albo ktoś w waszym otoczeniu najbliższym stoi przed wyborem jakiejś swojej stabilizacji, jakiegoś swojego szczęścia i może potrzebować waszej pomocy. Dopowiedzmy sobie do tej dwójki pentakli coś. Oj, 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 oj. No nie, pół talii to ja brać nie będę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. A, no właśnie, może być wiele opcji do wyboru i ta osoba z waszego otoczenia, ktoś z trygonu ziemi bądź wody, może potrzebować waszej pomocy a propos odejścia może z jednej ścieżki i ruszenia w coś nowego. Także będzie prosić was o jakąś pomoc, o jakieś wsparcie, może ukierunkowanie. Tak, to może chodzić o, kochani, o ścieżkę zawodową, a z pentakli. To może chodzić o jakąś ścieżkę zawodową, o jakąś nową drogę kariery i ta osoba właśnie będzie troszeczkę niezdecydowana, czy otworzyć się na to, czy nie, co zrobić, tak? Czy to daje szansę właśnie na wzrost, na rozwój, czy odejść od starego? No będzie dużo zmartwień miała na głowie. I wy możecie jej pomóc w podjęciu właśnie tej decyzji. Także wiecie. Miejcie to na uwadze, kochani. Dobra, zobaczmy, co w pracy w takim razie. No, a z pentakli?
A spętakli, to możecie być wy też, kochani, tak wam powiem. Pamiętajcie, że jeżeli coś wam tam niekoniecznie pasuje, możecie odwrócić sobie energię. Także to możecie być wy, stoicie na rozdrożu pomiędzy jakimiś ścieżkami zawodowymi, nie wiecie co wybrać i ktoś z waszych przyjaciół, z waszych bliskich, z waszej rodziny pomoże wam podjąć jakąś konkretną strategię, tak? Rozpocząć coś nowego. No i tu macie tego asa pentakli, także razem z tym kołem fortuny, jeżeli tutaj były zmartwienia odnośnie pracy i finansów, kochani, tu przychodzi szansa na nowy zarobek. Jeżeli szukaliście pracy, kochani, przyjdzie oferta w pracy, która bardzo was usatysfakcjonuje. To będzie szansa na zapuszczenie korzeni, na zbudowanie czegoś stabilnego, coś, co przyniesie fajne pieniążki w przyszłości. No zobaczmy ten as pentakli. Wow, no dziesiątka kielichów, kochani, to będzie wasze spełnienie. Coś, co da wam bardzo, bardzo dużo satysfakcji i pozwoli tak właśnie ukoić emocje, tak? Ukoić ten chaos, który może wcześniej właśnie funkcjonował gdzieś tam w waszym życiu i jakieś obawy. Ósemka pentakli, cudnie. Dużo szkoleń przed wami, edukacji, dużo rozwoju, tak? Osobistego. Ósemka pentakli świadczy o tym, że będziecie chcieli być najlepsi w swoim fachu, najlepsi w tym, co robicie, w tym, co wykonujecie. Będziecie dążyć do tej perfekcji w działaniu, tak? Także bardzo, bardzo fajne energie, kochani. No i trójka buław odwrócona. Koniec przystoju, koniec działania. Idziecie za głosem serca. Idziecie... Wow! As pentakli, as kielichów, as buław, kochani. Coś nowego całkowicie się u was zaczyna. To jest piękne zakończenie starego cyklu, w którym było dużo zmartwień, dużo problemów i rozpoczęcie całkowicie nowego cyklu w każdym aspekcie waszego życia. Czy to w miłości, czy właśnie w pracy. No w pracy macie trzy asy. Kurde, cudnie. As pentakli, as kielichów, as buław. Nowa kasa, nowe emocje, nowe działanie i nowe pasje. Także tu będziecie się rozwijać na każdej płaszczyźnie. Ta praca, ten projekt, to stanowisko tutaj, które zaczniecie, być może właśnie w najbliższym tygodniu, da wam ogromną właśnie chęć rozwoju, ogromne poczucie stabilizacji, satysfakcji z samego siebie. Wasze serducho będzie mocniej biło na sam fakt, że idziecie do pracy. Poczujecie po prostu to swoje szczęście. Ale fajnie, cudnie, lubię takie czytanie. Dobra, rada dla moich strzelców, rycerz kielichów. Kochani, idźcie za głosem serca. Po prostu, co wam mogę powiedzieć? Idźcie za głosem serca w każdym aspekcie waszego życia. Gdzie was serducho poprowadzi? Tam poprowadzi was dobrze, tak? Może ten chaos po prostu jest w waszej głowie. Czasami tworzymy sobie chaos w taki w głowie, taką klatkę myśli. Nie widzimy jakiegoś tam wyjścia z różnych sytuacji. Te wyjścia zawsze są dostępne dla nas, kochani. I tu widzę, że pięknie zaczyna się wszystko układać. Zaczynacie dostrzegać nowe możliwości, nowe opcje na rozwój, nowe opcje miłości, nowe szanse na wzrost, na zarobek, tak? Zaczynacie postrzegać siebie w całkiem innej perspektywie, tak? Zaczynacie działać, wracacie do tej swojej mocy, tak? Do tej swojej siły wewnętrznej, tak? Bo idziecie za głosem serca i tym macie się kierować w życiu, drogie strzelce. Właśnie głosem serca. On od was zawsze, ale to zawsze dobrze poprowadzi. Mimo przeciwności, tak? Mimo jakichś trudności, które stawia nam los, będziecie frunąć niczym ten chłopiec na miotle z tym swoim kielichem z bąbelkującymi serduszkami. Będziecie po prostu płynąć, będziecie w przepływie i będziecie płynąć, tak? Mimo trudności uda wam się przebrnąć przez wszystko perfekcyjnie. I tego wam życzę, kochani. Tego wam życzę z całego serca. Trzymajcie się, drogie strzelce. Życzę wam cudownego tygodnia i do zobaczenia za niedługo. Buziaki. Pa, pa.